W Wielką Sobotę zgodnie z tradycją policzanie udali się do kościoła, by poświęcić pokarmy. W parafii pod wezwaniem świętego Kazimierza w Policach święcenie pokarmów odbywało się od 10 do 15 co pół godziny. Zawartość wielkanocnego koszyka ma głęboką symbolikę. Jajko to odradzające się życie, baranek łagodność, sól oczyszczenie i prawda, wędlina to statek, chleb na znak pomyślności i dobrobytu oraz chrzan jako symbol krzepy i siły. Święcenie pokarmów ma zapewnić przez cały rok płodność, obfitość, zdrowie i dostatek. Dla chrześcijan święcenie potraw ma wymiar duchowy. Podczas wielkanocnego śniadania święconki znajdują swoje miejsce na stole, przy którym zasiadają najbliżsi. W uroczystość Zmartwychwstania Pańskiego mamy się radować podczas wspólnego świątecznego posiłku w naszym domu rodzinnym. Stąd drugorzędne obrzędy liturgii wielkanocnej, obrzęd poświęcenia pokarmów. Przygotowany grób pański przypominał o genezie święta. Dla chrześcijan to najważniejsze wydarzenie w ciągu roku. Kultywują w ten sposób sens wiary w zbawienie świata poprzez zmartwychwstanie Jezusa. W niedzielę Zmartwychwstania policzanie wzięli udział w mszy rezurekcyjnej. O godzinie 6 rano parafia pod wezwaniem niepokalanego poczęcia Najświętszej Maryi Panny wypełniła się wiernymi. W ten sposób Kościół katolicki obwieszcza światu nowinę o zmartwychwstaniu Jezusa. Pierwszego dnia po szabacie, wczesnym rankiem, gdy jeszcze było ciemno, Maria Magdalena udała się do grobu i zobaczyła kamień odsunięty od grobu. Pobiegła więc i przybyła do Szymona Piotra i do drugiego ucznia, którego Jezus miłował, i rzekła do nich: zabrano Pana z grobu i nie wiemy, gdzie go położono. Procesja rezurekcyjna jest wyrazem radości ze święta. Z reguły procesja odbywa się wokół kościoła, tym razem w parafii w Starym Mieście odbyła się w środku. Kapłani okrążyli wiernych, niosąc hostie w monstrancji oraz liturgiczne symbole święta, krzyż ozdobiony stułą, paschał i figurę Jezusa. W ten sposób ogłosili światu zmartwychwstanie i wezwali do triumfowania tego wydarzenia. Wielkanoc to dla chrześcijan święto triumfu życia nad śmiercią i dobra nad złem. Dla naszych przodków były to święta witania wiosny, dlatego tak dużo w nich symboli życia, odrodzenia, oczyszczenia i zdrowia. W dawnych czasach nabożeństwo rezurekcyjne odbywało się w Wielką Sobotę o północy. Obecnie w niedzielę przed nastaniem świtu, by dać większej liczbie wiernych możliwość wspólnego radowania się zmartwychwstania Jezusa. Drugi dzień świąt, zwany Lanym Poniedziałkiem albo Śmingusem Dyngusem, nawiązuje do dawnych praktyk pogańskich i łączy się z tradycją polewania się dla żartów wodą. To symbol budzenia się przyrody do życia i co roku odnawialnej zdolności ziemi do rodzenia. W tym roku, chociaż pogoda nie dopisała, amatorów wodnych zabaw nie brakowało. Na Placu Chrobrego najmłodsi policzanie korzystali z pompy miejskiej. W ruch poszły butelki, pistolety i wodne balony. Tradycja Lanego Poniedziałku widoczna była także na osiedlu Gryfitów. Miejska pompa cieszyła się tego dnia szczególnym powodzeniem. A ja mam ten... Zwyczaj polewania się wodą wywodzi się z tradycji dawnych Słowian. Miało to sprzyjać płodności, dlatego polewano głównie panny. Dziś najwięcej frajdy mają z tego dzieci. We wtorek 18 kwietnia około godziny 8 rano na terenie jednej z lokalnych firm doszło do wybuchu przegrody mostu pontonowego. Do zdarzenia doszło przy ulicy Jasienickiej w Policach. W wyniku wybuchu jeden pracownik z obrażeniami ciała trafił do szpitala. Poszkodowany mężczyzna wykonywał prace remontowe przy użyciu szlifierki lub palnika. Prawdopodobnie wtedy doszło do wybuchu gazu nagromadzonego wewnątrz stalowej łodzi. Wybuch był na tyle duży, że rozerwał stalową konstrukcję. W akcji ratowniczej wzięły udział 4 wozy strażackie. Przyczyny i przebieg zajścia bada Policja Policka.
Przebudowa placu zabaw przy szkole podstawowej nr 8 zostanie zakończona jeszcze przed wakacjami. To niezrealizowana inwestycja pierwszej edycji budżetu obywatelskiego, która miała znaleźć swój finał w październiku ubiegłego roku. Tak wyglądał omawiany plac jeszcze w 2015 roku. Jego przebudowa była jednym z trzech zwycięskich projektów pierwszej edycji budżetu obywatelskiego i jedynym niezrealizowanym w terminie pomysłem. Choć prace budowlane na tym terenie mozolnie posuwały się do przodu, to plac nie został oddany dzieciom w październiku ubiegłego roku, tak jak zakładano. W przewidzianym kontraktem terminie wykonawca z Aleksandrowa Kujawskiego nie wywiązał się z zadania. Mimo wielokrotnych wezwań Wydziału Inwestycji prowadzącego w imieniu burmistrza tą inwestycję nie reagował. W listopadzie zerwaliśmy kontrakt. Przebudowa miała pierwotnie kosztować 680 tysięcy złotych. Po zerwaniu kontraktu z wykonawcą na zakończenie prac zostało 300 tysięcy. Za połowę tej kwoty zakupiono urządzenia, reszta miała być przeznaczona na ostatnią część, czyli zakup i montaż miękkiej nawierzchni. Wiemy, że tych pieniędzy na zadaniu mamy zbyt mało. 25 proponujemy radnym przeznaczenie dodatkowych pieniędzy. Najprawdopodobniej tak się stanie, jeśli Rada zaakceptuje nasz wniosek. Natychmiast rozpiszemy przetarg na uzupełnienie tego placu stosownymi nawierzchniami przewidzianymi w projekcie. Plac zabaw na terenie szkoły podstawowej nr 8 będzie jednym z ciekawszych w mieście. Zamontowano tu zabawki rekreacyjne, zręcznościowe i edukacyjne. Obok ścianek wspinaczkowych stanęła tu m.in. ciesząca się popularnością wśród dzieci kolejka linowa. Niekonwencjonalne ławki, betonowe pagórki, które zostaną pokryte miękką nawierzchnią i dzwonki do grania. W hali sportowej Zespołu Szkół imienia Ignacego Łukasiewicza odbyła się olimpiada sportowa pod nazwą Turniej Młodzieżowej Rady Regionu, która w Polickiej Białej działa od 2009 roku. Na początku naszego istnienia wpadliśmy właśnie na pomysł takiej olimpiady sportowej, gdzie proste gimnazja z naszego powiatu mogłyby ze sobą rywalizować. Ideą, która była wtedy rzucana, była taka, żeby na boisku znajdowała się zawsze jedna dziewczyna, bo z reguły jest tak, że w takich konkurencjach biorą udział sami chłopacy i chcieliśmy właśnie to przełamać. Celem działania Młodzieżowej Rady Regionu jest integracja środowiska uczniowskiego, organizacja pomocy charytatywnej i imprez sportowych. W olimpiadzie wzięli udział uczniowie z czterech polickich gimnazjów. Jedynki, trójki, szóstki i gimnazjum w Trzebieży. Drużyny grały każdy z każdym w trzech grach zespołowych. Siatkówce, koszykówce i piłce nożnej. Turniej odbył się pod patronatem przewodniczącego Rady Powiatu w Policach. Drużyny walczyły zaciekle o każdy punkt. Po rozegraniu wszystkich konkurencji wyłoniono zwycięzców trójboju. Najlepszą drużyną został zespół z gimnazjum nr 1. Drugie miejsce zajęło gimnazjum nr 6, trzecie gimnazjum w Trzebieży, a czwarte gimnazjum nr 3. Zakończyła się czwarta edycja Polickiej Szkolnej Ligi Biegów Przełajowych w sezonie 2016-2017. Liga od lat cieszy się popularnością wśród uczniów, ale startują w niej równie chętnie przedszkolaki i osoby dorosłe. 8 kwietnia tradycyjnie na polanie za szkołą podstawową nr 8 w Policach zebrała się spora grupa amatorów biegania. W kategorii przedszkolaki swoich biegaczy wspierali rodzice nie tylko zza taśm oddzielających biegaczy od kibiców. Część z nich wystartowała z taką energią, że niełatwo było ich dogonić. W kategorii przedszkolaki najszybsi okazali się Borys Hajdukiewicz i Helena Goliszewska. Szkolna Liga Biegów Przełajowych promuje sport w najlepszy dla dzieci sposób, przez zabawę. Uczy zasad zdrowej rywalizacji i zamiłowania do aktywnego spędzania czasu od najmłodszych lat. Amelia Fila podczas ligi razem z Andrzejem Buchowskim zajęli pierwsze miejsca w kategorii 9-latków. Bardzo dobrze się biegło. Trenuję już 2 lata i chodzę na 3 klasy. W pozostałych kategoriach 11 i 13-latków swój medal wywalczyli Weronika Jasiak, Maciej Osak, Martyna Borejza i Kacper Urtnowski. Pogoda sprzyjająca, może troszeczkę mrzawka, ale nie przeszkodziło to nam w
tym, aby była bardzo duża frekwencja na dzisiejszej imprezie, z czego się bardzo cieszymy. Szkolna Liga Biegów Przełajowych jest imprezą dla każdego, dlatego obok przedszkolaków i uczniów szkół podstawowych chętnie startują w niej gimnazjaliści i dorośli. W ostatniej czwartej edycji zakończonego już sezonu w tych kategoriach zwyciężyli Weronika Garbarczyk, Krystian Pabin, Gabriela Mikulska i Daniel Troć. W kategorii Open Piotr Pawliński i Agnieszka Mikulska.